Hej, cześć, siemanko, moi drodzy, witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Kubinso. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak w prosty, łatwy sposób zrobić jakby miniaturkę jak Wanda. Znany youtuber, ma 500 tysięcy subskrypcji, więc zostaw tutaj subika, jak się wyświetla na ekranie i strzel tą piękną łapeczkę, bo jak będzie pod tym filmem 35 łapek w górę standardowo, lecimy z kolejnym filmem z tej serii. Pomysł na ten odcinek dał mi Betonowy, mega ci serdecznie dziękuję, linka do jego kanału oczywiście macie w opisie na dole, więc dzięki ci jeszcze raz i oczywiście zapraszam wszystkich też na grupę na moją na Discordzie, link do niej jest w opisie. Czasami tam sama mi gadam, możecie tam wysyłać swoje grafiki, rekrutacja na grafika, jest dużo, bardzo dużo właśnie rzeczy, więc zapraszam wszystkich tam na dół na Discorda. Ja już, moi drodzy, nie przedłużam i lecimy do komputerka, do Photoshopa i wszystko wam po kolei wytłumaczę. Więc, moi drodzy, gdy znajdujemy się w naszym komputerze, klikamy sobie utwórz nowy i tutaj wybieramy sobie nasz rozmiar. I ja polecam 1280x720, bo po prostu gdy robimy jakąś rzecz, która ma jakby dużo tych wszystkich dodatków i w ogóle, to po prostu lepiej sobie robić w tych wymiarach, żeby ten plik mniej ważył i żeby po prostu lepsza była potem jakość, a jeżeli chcecie, możecie w 1920x1080, jak po prostu chcecie. Ja sobie robię w tej rozdzielczości 72, kolor RGB, to jest ważne, i klikamy sobie po prostu utwórz. Ok, gdy już mamy to zrobione, no to widzicie, mamy tutaj białe tło, jak kontroler sobie wyłączy naszą miarkę. I co teraz robimy, żeby... zrobimy ogólnie sobie najpierw, stawimy sobie nasze wszystkie tutaj zdjęcia. Ok, moi drodzy, jak widzicie, ja tu sobie przerzuciłem na przykład zdjęcie mamy Wandala. Nie przejmujcie się tym pokojem, bo to jest wycięte zdjęcie i pokój. Ja sobie to skaliłem, żeby było po prostu było dla was łatwiej. Załóżmy, że macie po prostu zrobione zdjęcie normalne, prawda? Co teraz zrobić, żeby wyciąć naszą postać? Wchodzimy sobie po pierwsze. Jest kilka opcji do wycinania. Pewnie wiecie, znacie dużo, jest taka strona RemoveBG. Czekajcie, tutaj sobie piszę RemoveBG. Po prostu RemoveBG, linka nie muszę wam chyba dawać. Załaduj obrazek, po prostu klikacie i wycinacie sobie dane, przykład zdjęcie. Jeżeli tego nie chcecie, no bo to jest najłatwiejsza opcja. Jeżeli tego nie chcecie, to możecie po prostu, wiecie, kliknąć na przykład, nie wiem, zaznaczanie temat. To się wam automatycznie zaznacza, potem klikacie Ctrl-C, Ctrl-V, ja też tak zrobię. No albo możecie po prostu też ten standardowy, zwykły sposób sobie wycinać, tylko narzędziem Pentool. Załóżmy, wycinacie sobie, potem klikacie tutaj, potem klikacie po prostu utwórz zaznaczanie, 0, możecie sobie dać 0, klikacie tu, Ctrl-C, Ctrl-V, tylko ja sobie to zrobię, bo mi to jest niepotrzebne. No i w tak właśnie prosty sposób możecie sobie wyciąć nasze zdjęcie. Ja sobie użyłem tego sposobu zaznaczanie i temat. Ok, gdy mamy tutaj nasz pokój i nasze zdjęcie całe wycięte, prawda, to teraz przydałoby się na przykład, nie wiem, rozmazać troszeczkę nasz pokój, żeby ładniej to wyglądało. Klikamy filtr rozmycie gaussowskie i dajemy tutaj tak mniej więcej leciutko te rozmycie. Ok, gdy mamy to zrobione, teraz pokolorujemy sobie szybko nasze tło, klikamy tutaj na dole barwa nasycenie, tutaj zaznaczamy tą opcję, klikamy koloryzuj, nasycenie na maksa możemy sobie dać i wybieramy po prostu kolor, który nas interesuje. Ja sobie dam kolor fioletowy, bo widzę, że Wandal często ma na fioletowym kolorku robi te miniaturki. Ok, gdy już mamy to zrobione, to jeszcze raz klikamy w tą opcję i dajemy jasność i kontrast. To samo robimy z tą strzałeczką, żeby po prostu nad naszą warstwę pod spodem to się zrobiło. I kontrast dajemy sobie troszeczkę większy, albo możemy po prostu na maksa kontrast. I jasność też tak mniej więcej coś właśnie w tym stylu. Ok, nasze zdjęcie, nasze tło jest akurat zrobione. Teraz przerobimy sobie szybko nasze zdjęcie, żeby film camera roll, żeby troszeczkę lepiej wyglądało. Ono już jest przerobione, ale mogę je jakoś poprawić albo pokazać wam, jak to zrobić. Teksturkę możecie sobie dać na maksa wtedy. Przejrzystość też po prostu, żeby tak fajnie wyglądało to zdjęcie. Kontrast możecie sobie troszeczkę zwiększyć, ekspozycję też i nasycenie też.
kropkę i potem wyklikać po prostu OK. No i jak mamy te zdjęcie w ogóle zrobione, to jeszcze przydałoby się tutaj taką poświatę dookoła tutaj właśnie tej postaci zrobić. Klikamy sobie dwa razy albo prawym przyciskiem myszy opcji mieszania i klikamy blask zewnętrzny. Teraz wybieramy sobie po prostu kolor biały, klikamy, tutaj wybieramy sobie nakładka i tutaj lekko dajemy sobie coś takiego, no i po prostu klikacie potem sobie OK. Dobra, gdy mamy to zrobione, to teraz by fajnie by było dodać na przykład taki przedzielony ekran i na przykład zdjęcie wandala załóżmy. OK, jak to w ogóle teraz zrobić? Na początek otwieramy sobie tutaj plik, klikamy otwórz i otwieramy sobie gigapaka. Gdzieś tu jest gigapaka, możecie sobie, ja sobie otworzę gigapaka i załóżmy też styl paka, który będzie potem nam potrzebny. Wszystkie linki do paczek, których używam, macie w opisie. A jeżeli na przykład jednej tam paczki nie ma, której właśnie używam w tym poradniku, po prostu wpisujecie sobie na przykład dane tej paczki. Tutaj macie, możecie sobie zatrzymać wideo i po prostu zobaczyć, jakie posiadam paczki wszystkie moje. I wpisujecie w YouTube na przykład, nie wiem, paczka Fortnite, boże nie paczka Fortnite, na przykład Steam Pack 2 i wpisujecie sobie w YouTube Steam Pack 2 i po prostu sobie ściągacie Gigapack i Alipack sobie otworzę, klikając utwórz. Gdy nam się to już wszystko otworzy, teraz musimy troszeczkę poczekać, jak się załaduje. Wchodzimy sobie w Gigapacka naszego, odznaczamy te opcje i klikamy Stripes, czyli jakby takie przydzielenie ekranu, takie właśnie rzeczy do miniaturek. Freeze też tak kiedyś tego czasami używał, jest to bardzo popularne, no i po prostu sobie tutaj to przeciągamy. Klikamy sobie w nasze tło i klikamy sobie tą tutaj opcję takiego ptaszka. Tutaj sobie zaznaczamy wszystko i klikamy Delete na klawiaturze. Teraz Ctrl D i mamy zrobioną naszą pierwszą półkę. Teraz sobie dajmy tutaj zdjęcie wandala. Ja sobie na przykład jest to zdjęcie. OK, mam to zdjęcie, tylko musimy sobie je przerzucić na samą górę. I teraz tu i tu to sobie ponownie dać. Zdjęcie na samą górę dajemy. Możemy sobie dać pod nasz prostokącik i dajemy je na przykład mniej więcej gdzieś, no powiedzmy właśnie gdzieś tutaj będzie git. To teraz robimy dokładnie to samo co z naszą postacią. Jak wycinamy, klikamy po prostu w prawym wszystkie myszy Rasterizuj warstwę, klikamy sobie zaznaczanie temat. Jak widzicie, tutaj mamy tło i tu mamy nasze zdjęcie troszeczkę. O, czekajcie, Ctrl T sobie to tutaj Ctrl T powiększę lekko, OK. Jak widzicie, mamy nasze zdjęcie jakby wycięte i teraz robimy to samo co z tamtym zdjęciem. Kolorujemy sobie na początku, klikamy tutaj, filtr, rozmycie, gaussowskie, OK. I tak samo robimy plik, boże, tutaj barwa na scenie, zaznaczamy sobie tą opcję, koloryzuj. Tutaj wybierzemy sobie kolor na przykład taki niebieski, albo niebieski możemy, albo taki czerwony, albo właśnie taki żółty, bo oni też tak robią często. Ja sobie wezmę ten właśnie kolorek, OK? I to samo robimy też jasność, kontrast. Też tutaj sobie zaznaczamy i kontrast po prostu na maksa. A jasność możemy sobie zrobić coś nawet w tym stylu. OK, gdy mamy to zrobione, to teraz chodzimy sobie na warstwę z naszym zdjęciem, klikamy filtr, kamera RAW i robimy to samo co z tym. Też klikamy na przykład teksturkę tutaj i tutaj też to możecie zrobić. Kontrast lekki, to dajmy jasność taką i po prostu musicie się tutaj bawić. Klikamy potem OK, mamy to zrobione. Teraz chodzimy na nasze tutaj tło, wybieramy sobie znowu tą opcję. Tu. Pyk, delete. A, trzeba wcześniej jeszcze zresteryzować, żeby to się wam zrobiło. Klikamy delete, Ctrl D, no i jak widzicie mamy prostą na razie już, jak widzicie, fajnie to wygląda wszystko i jest git. Teraz weźmy sobie na nasze zdjęcie, które jest tutaj. OK, zresteryzuj warstwę, klikamy sobie M i tutaj właśnie te najechanie sobie usunę. OK, mamy wszystko git, jeszcze strzałkę sobie powiększę, bo tutaj jak widzę jest taka nierówna. No i jak widzicie, mamy na razie wszystko fajnie zrobione, już to fajnie wygląda. Tak naprawdę mogę skończyć ten poradnik, mogę, ale też
Też jest taka opcja, żeby dodać sobie na przykład jakiś tekst tutaj, bo często oni tutaj dodają na przykład sobie jakiś tekst. Klikamy sobie w ogóle w pleco, tworzymy tekst i klikamy sobie czcionkę Product Sans i wybieramy bold italic. Tutaj prank, załóżmy, prank, no coś takiego. Dobra, prank. Wchodzimy sobie w layer style packa, na przykład, nie wiem, Giga Cox i wybieramy sobie tą właśnie białą, tego białego layer style, klikamy prawym przyciskiem myszy, kopiuj styl warstwy, wchodzimy tutaj sobie znowu i klikamy, o tutaj, prawym przyciskiem myszy, klej styl warstwy, teraz klikamy dwa razy na to, blask wewnętrzny i tutaj trzeba się polewka tak, rozmiar taki. Jak mówię, trzeba tu się tutaj lekko pobawić. Możemy sobie dać jeszcze tak, pokaż te wszystkie filtry. Tutaj krycie możemy takie sobie dać. Klikamy OK. Prank już mamy. Teraz sobie to zrobimy tutaj. Teraz klikamy sobie na klawiaturze Ctrl J, Ctrl T. Shiftem przeciągamy na dół. Teraz klikamy ten na klawiaturze i na przykład na nie. OK. I tutaj dajemy wykrzyknik, z pranka sobie ten wykrzyknik usunę, prank na mamie, OK. Dajemy sobie na środek mniej więcej, teraz klikamy ten i wybieramy Proxima Nova Extra Bold, OK. Teraz możemy sobie, załóżmy, dodać tutaj prank na mamie, żeby tutaj, no, ładnie się nam to tutaj właśnie dopasowało. My sobie znowu w layer tego paka, wybieramy sobie tym razem zakładkę yellow i na przykład pierwszy styl moim zdaniem jest kit, chociaż możemy ten ostatni, bo też ładnie wygląda. Klikamy sobie kopiuj styl warstwy, wchodzimy tutaj i to samo robimy wklej styl warstwy. Tutaj dwa razy znowu, cień sobie lekko zmniejszamy, blask wewnętrzny, przepraszam, robimy sobie taki mniej więcej, żeby to też ładnie wyglądało, OK, dajmy sobie jeszcze większy cień, dajmy sobie drugi cień, klikamy czarny i tutaj też lekko zróbmy, blask zewnętrzny sobie dodajmy, pomarańczowy, OK, lekki taki połysk niech będzie. No i moim zdaniem będzie git. OK. Moi drodzy, gdy mamy to zrobione, tak naprawdę jesteśmy już przy efekcie końcowym. Dajemy sobie tutaj na przykład mniej więcej coś gdzieś w tym stylu. Wchodzimy sobie tutaj na naszą warstwę, która jest pod całym tekstem. Klikamy sobie plusik. Tworzymy nową warstwę, klikamy na klawiaturze B lub pędzel. Wybieramy kolor czarny, twardość na 0 i rozmiar sobie dajemy taki. I tutaj nie wiem, że teraz jest czarny, ale właśnie tak ma być. Na przykład sobie robimy coś w tym stylu moim zdaniem i krycie po prostu sobie zmniejszamy na mniej więcej właśnie takie. Teraz klikamy sobie E i wymazujemy to sobie po prostu z twarzy naszych osóbek. OK, moim zdaniem teraz będzie git. No i jak widzicie, moi drodzy, mamy całą miniaturkę zrobioną. Jest to fajny, prosta rzecz. I lecimy, moi drodzy, do pożegnania. A więc, moi drodzy, ja oczywiście Wam dziękuję mega za oglądanie tego poradnika. Ja mam nadzieję, że on się Wam spodobał. Pamiętajcie, zostawić tutaj pięknego lajka, jak się wyświetla na ekranie. Jak będzie 35 łapek, to lecimy z kolejnym filmem z tej serii. Wydawajcie oczywiście pomysły na kolejny odcinek z tej serii w komentarzach. Zostawcie też subika, żeby Wam się powiadomienie wyświetliło. Ja już kończę ten poradnik. Dozo i widzimy się w kolejnych właśnie poradnikach.